Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Film z tą powłoką już widziałeś, aplikacja na felgi. Dzisiaj wrzucę to na dach w Skodzince, przygotowany, tak jak widzisz, idealnie. Godzinę już po ostatnim odtłuszczeniu AX-em, też od Nanolexa. Zobaczymy, jak to będzie szło na lakierze. Sytuacja jest fajna z tą powłoką, bo jest bardzo tłusta. Można ją położyć na cały dach i później sobie spokojnie na dwie fibry docierać. Czy tak będzie? Zobaczymy, jak to u mnie pójdzie. Ojejku. No dobrze. Cyk, pstryk. Powłoka. 10, 15 kropelek. Nie, 9, 10 kropelek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, zobaczmy. 10 kropelek. Taborecik, opieranko i lecimy. Mało. Nie no, trzeba solidnie nawilżyć jednak. Na początku wiadomo. Trzeba, żeby złapało wiatru, a później będziemy dorzucać. Dobra. Zobacz, jak fajnie widać, co? Oświetlenie odpowiednie. Zobacz, jak perfekcyjnie. O, i teraz tak. No, tłuszczoch jest niesamowity. Teraz to przegiąłem. Ok. No, aplikacja banał na chwilę obecną. Przejdę z drugiej strony. Taborecik. Tiru, riru, riru. Widać co? Gdzie zaaplikowana? Zobacz. Perfekcyjne oświetlenie, nie? Niby garażyk, a oświetlonko można sobie, oświetlenie można sobie zrobić. Tak, żeby miało to ręce i nogi. Zobacz, jaki kawał terenu zaaplikowałem. Cały, to jest lotka. Cała lotka w Skodzince. Zobacz. Bardzo fajnie. No dobra, i lecę dalej. Pstryk. I teraz już tylko będę dorzucał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I lecę dalej. Ręka na szybę. I taki, o, kwadracik. Pyk, 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 pyk. I jeszcze tu. I relingi. Kurczę, ale wydajna, skurkowana. Rekin na końcu. Nie no, bomba, zobacz. I lecimy dalej. Kilka kropelek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I to wystarczy. Z tego co widzę, ręka na szybę. Środeczek i lecimy. Fantastycznie się aplikuje. Słuchaj, to jest coś niesamowitego. Zobacz. Przy tym oświetleniu, jak pięknie widać, jak ją zaaplikowałem. Widzisz to? Super, co? Ładnie to wygląda, nie? A zobacz, jak wygląda oświetlenie. Właśnie tak. I tam lampy, i wystarczy. I garażowo ogarniam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Słuchaj, jak już złapię, jak już powłoka złapię, powłoka, aplikator, jak już złapię tego materiału, powłoki, to później sześć kropelek i lecisz. Zobacz. Wydajność jest kosmiczna tego produktu. Aplikacja również. Zobaczymy, jak będzie z docieraniem. Zaraz idę, zobaczę, jak sytuacja wygląda na lotce. No już zaczyna przysychać powoli. Akurat zdążę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I już. Obłęd. Siedzi na wszystkim ta powłoka, z tego, co mówił Jakub. Na oprócz szyby, z tego, co mi mówił. Wszelkiego rodzaju folie. Nie wiem, jak z gumą, nie pamiętam.
Wydajność tego produktu to jest w ogóle jakiś kosmosik, zobacz. Rewelacja. I reling, i pstryk. Okej, okay. I druga strona. Taborecik. Przestawiam się tutaj. Obok lampy. Pyk. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Już. I wystarczy. Opsa. Teraz tak, lampę muszę przestawić troszeczkę w bok. O. Opieram się o szybę i aplikuję pstryk. Taki kwadracik. I mogę powiedzieć, że nawet to jest 50 na 50 to, co ja zrobiłem. Nie 40 na 40. Wydajność tej powłoki jest kosmiczna. O. Jeszcze tu siedzi. A, tu już zaczęła znikać. O kurczę, chyba najwyższa pora ją dotrzeć tutaj. Zebrać. O kurczę, tak odparowała, że... Słuchaj, tak odparowała, że nic nie muszę robić. Ale bomba. O ja, super. O kurde. Rewelacja. Odwrócę. No super. Idealnie. Lecę dalej. O, 7 mi się szarpnęło. Trudno. I teraz robimy tak. Lampy przechodzą tu. Taborecik tu. A lampy tu. A my pod lampami. Pstryk. I gdzie my to ostatnio byliśmy? Tu byliśmy. Zobacz, jak to pięknie tutaj widać. Jakub mówił, że robi sobie też 3-4 panele. Wraca i dociera na dwie fibry. No zobaczymy, jak będzie z tą powłoką. Aplikacja to jest banał po prostu. Mięciutko, przyjemnie, naprawdę. Przy stosownym oświetleniu, tak jak widzisz. I co ciekawsze, z tego co widzę, ona sama odparowuje. Znika całkowicie, nie zostawia smug. Zobaczymy później. Raz, dwa, trzy. O kurczę, przesadziłem. Tarararara. Ojejko. Cyk i na szybę. I tu już przejadę całość, zobacz. Taki kawał. Raz koło razu. O. Idealnie się aplikuje. Powłoki nie warstwujemy. Nie ma sensu, nic to nie daje. Rewelacja. I jeszcze tylko reling i z bani. Ok. Taborecik. Pstryk, przechodzę. Mikrofibry. Sztuk dwie. Wow, bo się wyleje. Zeszło tego minimalnie. Po prostu śmiesznie. Ta będzie do docierania. Ta będzie do zbierania. Ale mięciutko, ale przyjemnie. Opieranko o szybę. Zobacz, zero wysiłku. Zero. I czegokolwiek. Pstryk, po prostu sobie przejeżdżam. I widzę, jak ją zbieram. Super, rewelacja. O. Zobacz. Mam nadzieję, że to dobrze widzisz. Odwrócę mikrofibrę. Aplikacja tej powłoki to jest banał. A teraz docieranko. O szybę. Ok, tutaj też sobie pozwolę, żeby mieć pewność, że nigdzie nie zostało. Chociaż tu nie ma sensu, widzę. No dobra, przechodzimy dalej. Cyk. I znowu zbieranko. Kurde. Co ja, ona w sumie to sama odparowała. Okej. Okay. Idealnie. Idealnie. I docieranko. W sumie to bym to zrobił na jedną fibrę. Bez problemu. Nie wiem po co ta druga, ale wziąłem. Żeby nie było, że gdzieś nie dotarte będzie. Idealnie. Ok. Teraz jeszcze tu. Zobaczmy, jak tutaj wszystko gra. Tam widzę tutaj. A, ale to było aplikowane przed chwilą. Ok. I docieranko.
Tak naprawdę nie mam co docierać. Perfekcyjnie. Super. Dobra. I lecimy tu. Tim, tym, tym, tydym. Zobaczmy. Tu już byliśmy. Okej. Dobra, to teraz tu. O, nawet jak gdzieś została ten tłuścioszek, o tu widzę, to bez problemu mikrofibra ją zbiera. Bez problemu. Kurczę, ale bajka. No i drugą fibrą dla zasady, żeby nie było. Ja pierdzielę. Fajnie. Okej. No dobrze, tutaj mamy, widzę, więcej. Okej. I docieram go. No dobra, teraz sobie przelecę całość. To rzucam do wody. Odwrócę sobie i przelecę, słuchaj, całość, żeby mieć pewność, że wszędzie jest dotarta. Bez wysiłku. Po prostu sobie delikatnie szuram. Ale ja tu nie widzę, żeby gdziekolwiek, cokolwiek zostało. I o szybę. I docieramy. Minimalny opór jest. Nie ma tutaj takiej śliskości, jakiejś obłędnej. W sumie to jest tak tempo, można powiedzieć. Zobaczymy, jak długo posiedzi ta powłoka. O, tu jakiś opór poczułem. Okej, odwracam fibrę, biorę to boret, upsa. Bajeczka. Bezproblemowo. Okej, i druga strona. Naprawdę, no kurczę, no szuram, bo szuram, ale nie mam co zbierać. No nie widzę nic, żeby cokolwiek zostało. Nie widzę kompletnie nic, żeby sama ładnie odparowała. Tak naprawdę, kurczę, jakbym, wygląda tak, jakbym jej nie musiał docierać w ogóle. Okej. I o szybę. No bajka. Bajeczka. Stryk i lecimy dalej. Relingi. Okej. Myślę, że już wszędzie. Coś pięknego. No słuchaj, no co ja mam ci powiedzieć? No, no zajebiście. Zobacz, jak to siedzi. No rewelacja. No co tutaj więcej chcieć? Kurde. Co tu więcej chcieć? Nigdzie nie widzę, żeby jakieś mazy, cokolwiek zostawało. Wszystko jest idealnie. Tu patrzę, wszędzie się rozglądam. No nie, no, no idealnie, można powiedzieć, że perfekcyjnie. Ciekawy jestem, jak będzie na zewnątrz. Zaraz zobaczymy, jak to usiądzie na zewnątrz. W garażu jest idealnie. Chyba muszę wyjechać i zobaczyć rzeczywiście, jak to będzie na zewnątrz. Tutaj to wygląda bardzo znakomicie, zobacz. Coś pięknego, co?